Konfederacja nie tylko wprowadza więcej kobiet do Europarlamentu niż lewica, ale więcej kobiet w ogóle w całej Polsce zagłosowało na nas niż na lewicę. Polacy chcą alternatywy i zobaczyli, że tą alternatywę mają w Konfederacji, a nie w fałszywych alternatywach jak Trzecia Droga. Z reguły oczekujemy od polityków pewnej wyższości i dojrzałości. Jednak te oczekiwania rzadko okazują się być zbieżne z realiami. Właśnie dlatego przyjrzymy się sporowi, który wynikł między politykami lewicy a Krzysztofem Bosakiem. Zastanowimy się nad tym, co było powodem tak słabych wyników wyborczych lewicy, dowiemy się, dlaczego do Europarlamentu nie powinna iść prawica i posłuchamy o tym, że dalej za mało oferujemy migrantom. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Konfederacji. 1, 2, 3, napisane? No to lecimy! Konfederacja nierzadko oskarżana jest o działanie na przekór podstawowym zasadom Unii Europejskiej. Sceptycy i przeciwnicy partii wielokrotnie zarzucali jej przedstawicielom, jakoby ci dążyli do zniszczenia wspólnoty. Nie jest to nawet bezzasadnym kłamstwem, jednak zdecydowanym uogólnieniem. To tak, jakby mówić, że skoro Biedroń i Śmiszek z lewicy są w związku, oznacza to, że wszyscy przedstawiciele partii mają podobne upodobania. Lekka przesada, prawda? Ale adekwatna. Zauważmy, że zdecydowana większość polityków prawicowej partii nie mówi o wyjściu czy likwidacji Unii, a o jej reanimacji, o przetasowaniu jej założeń i promowanych wartości, by wyzbyć się dzisiaj szkodliwych elementów. Będzie. I Europy, która także dba o nasze bezpieczeństwo socjalne, bo pan Bosak tutaj opowiada o tym, jak Europa jest najgorszym, co się nam mogło wydarzyć. Europa niszczy bezpieczeństwo socjalne Polaków. Ale to nie jest prawda. Pan jest posłem i powinien pan pani pamiętać, widziała nowe rachunki za prąd, kolejne dyrektywy Unii Europejskiej, dyrektywy, których jesteśmy jako Polska współtwórcami, to są dyrektywy, które zapewniają bezpieczeństwo socjalne naszym obywatelom i obywatelkom, które wyrównują dostęp do lepszych warunków pracy, które dają szanse na urlopy rodzicielskie dla ojców. To są ustawy, które były wprowadzane jeszcze w poprzedniej kadencji i w tej. Również dzięki Unii Europejskiej, bo mówimy dużo o drogach, o inwestycjach, o Zielonym Ładzie, ale również te sprawy są ważne. I dla nas, ale to jest prawda, proszę sobie spojrzeć pani poda nazwę jest pan marszałkiem, która jest pan marszałkiem dała coś Polakom? Sejmu. Proszę podać szansę. Jest pan marszałkiem Sejmu i powinien pan wiedzieć, jakie mamy, właśnie wiem, jakie dlatego przeprowadzamy. Pytam. Z pewnością krytykuje to, co funkcjonuje tam wadliwie. Polityk nigdy nie powiedział, że dąży do wyjścia z Unii. Bez wątpienia zna też ten organ całkiem dobrze. Ma pewne polityczne zaplecze i rzadko wykazuje się niewiedzą, w przeciwieństwie do polityków z lewej strony. Może być miejscem, które daje nam szansę na rozwój i jest takim miejscem. I przede wszystkim, pomimo was, a nie dzięki wam, chcecie rozbijać Unię Europejską, którzy chcecie niszczyć Unię Europejską zamiast ją naprawiać, nic jesteście największymi wrogami polskiego interesu, ponieważ naszą jedyną szansą na rozwój, na bezpieczeństwo, to jest pozostanie w Europie, która jest silna, która jest solidarna i która potrafi współpracować. Pytanie do pana. Widać dzisiaj wyraźnie po głosowaniach, jak bardzo Europejczycy są wdzięczni lewicy. Zawdzięczamy im Zielony Ład, ekologię, Ukrainę i wiele więcej wspaniałych pomysłów, które zdążyli wdrożyć. Świetna robota. Widać wyraźne różnice w tym, jak Konfederacja zdobyła swój elektorat, a jak robiła to lewica. Jednym z największych problemów socjalliberalnych ugrupowań jest to, że ich postulaty są stabilne jak polska pogoda. Oczywiście mają kilka trwałych i niezmiennych kierunków, jak to, co nazywają walką o prawa człowieka i tym podobnym kwestiom. W sumie to głównie tych krążących wokół człowieka, społeczeństwa i ideologii. W niewielu aspektach wychodzą poza ten krąg. W pozostałych kwestiach są zazwyczaj oskarżanie o stosowanie populistycznych haseł. Tutaj warto też jest postawić jasną granicę. Jednym jest słuchanie głosu ludu i dostosowywanie do tego decyzji, a drugim biegnięcie tam, gdzie zawieje wiatr. Zbieranie elektoratu i zapomnienie o tych założeniach po uzyskaniu zadowalającego wyniku. My nie musieliśmy w odróżnieniu do PiSu, Platformy, Lewicy czy PSL zmieniać ani jednego punktu w swoich programach z 2019 roku. Co więcej, to co się wydarzyło w Unii Europejskiej całkowicie potwierdziło prawdziwość naszych diagnoz, naszych przewidywań i z przeszłości, jak co do traktatu lizbońskiego i z ostatniego czasu, jak co do KPO, Europejskiego Zielonego Ładu Fit for 55. Czekaj.
czekamy jeszcze oczywiście Polacy na... Polacy chcą alternatywy i zobaczyli, że tą alternatywę mają w Konfederacji, a nie w fałszywych alternatywach jak Trzecia Droga. Konfederacja tym razem zaskoczyła. Rzecz jasna, warto mieć na uwadze, że kolejne wybory mogą mieć zupełnie inny przebieg. Wystarczy, że media głównego nurtu przemówią, a Polacy polecą masowo zagłosować tam, gdzie im powiedzą. Tym razem frekwencja nie była dość wysoka. Nie była nawet w najmniejszym stopniu zbliżona do tej z wyborów parlamentarnych. Jednak warto docenić ten mały sukces prawoskrętnej partii. Być może to oni zajmą miejsce tych, którzy do niedawna sprawowali władzę? Czy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości przeszli do was? Mam nadzieję, że jak najwięcej, dlatego że uważam, że polityka europejska PiSu to była kompletna katastrofa i kapitulacja udrapowana w patriotyczne frazesy. Za takie kapitulacje, jak zrobił premier Morawiecki, trzeba rozliczać. Jeżeli polityka demokratyczna ma być zdrowa, to za zdradę własnego programu i własnych wyborców musi być kara. I myślę, że dobry wynik Konfederacji jest też karą dla establishmentu politycznego i to jest dopiero początek tego, co sądzę, że pokażą polscy wyborcy. Ten kartel PiS, Platforma, Lewica, PSL trzeba rozbić. No dobra, może jest to daleko idąca sugestia. Prawo i Sprawiedliwość ma ogromny elektorat ludzi, którzy bezgranicznie im ufają. Wygląda jednak na to, że przynajmniej w tych wyborach Konfederacja zebrała wiele bonusowych głosów. Mowa tutaj nie tylko o tych, którzy do tej pory stawiali na Prawo i Sprawiedliwość. To, jaka wymiana elektoratu zaszła między partiami, jest dość trudne do oszacowania, jednak możemy przypuszczać, że tym razem to Konfederacja wyszła na plus. Zaskoczyli nie tylko liczbami, ale także tym, kto zdecydował się wrzucić do urny kartę z danym nazwiskiem. Przez długie lata mogliśmy obserwować nagonkę na prawicowe ugrupowanie, która miała na celu zniechęcić kobiety do oddawania głosów na Konfederatu. Była to typowa propaganda i wyrywanie z kontekstu frazesów, co jest niezwykle częstą praktyką stosowaną na naszym podwórku. Plan jednak okazał się być chyba mało sprawny na dłuższą metę. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie Konfederacja nie tylko wprowadza więcej kobiet do Europarlamentu niż Lewica, ale więcej kobiet w ogóle w całej Polsce zagłosowało na nas niż na Lewicę. To jest jeszcze raz, to pokażę, porażka Lewicy, ale także pewien triumf konserwatyzmu. To znaczy można być konserwatystą, narodowcem, konserwatywnym liberałem czy tradycjonalistą, rywalizować z Lewicą, nie rezygnować ze swoich poglądów i osiągać lepsze wyniki w grupach docelowych Lewicy. Tak samo zdaje się, że w grupie robotników Lewica zanotowała zaledwie 3% poparcie. Gdyby to robotnicy mieli w Polsce głosować, to Lewicy by w parlamencie nie było. To jest kolejna dobra wiadomość. Natomiast jeżeli chodzi o Trzecią Drogę, to ja myślę, że też została ukarana za arogancję. Dokładnie tak samo jak PiS na finiszu kampanii wyborczej atakował Konfederację podsłuchami, tak jeden z liderów Trzeciej Drogi, czyli marszałek Szymon Hołownia, na finiszu kampanii opowiadał w ostatni dzień coś o jakichś brunatnych osobach, nie precyzując o kogo chodzi, ale zdaje się, że chodziło o nas. No to dziś wyborcy pokazali, co o tym myślą. Nie lada sukces, ale nie dla wszystkich. Ktoś musi przegrać, żeby ktoś mógł sięgnąć po wyżyny. Trzecia Droga za bardzo uwierzyła w swoją rosnącą popularność. Z jakiegoś powodu uznali, że ten stan utrzyma się bez względu na to, co będą robić i mówić. A kolejne i kolejne wpadki i niepowodzenia PR-owe nie pomagały w uzyskaniu nowego elektoratu, czy nawet takich podstawach, jak utrzymanie tego obecnego. Ta gra jednak nie jest jeszcze z pewnością skończona. Tę wojnę będziemy jeszcze najpewniej obserwować przez długi czas. Walkę między różnymi frakcjami i ugrupowaniami. Czy jest to coś złego? Zdecydowanie nie. Konkurencja w polityce jest zdrowym zjawiskiem. Im więcej różnorodności obserwujemy, tym lepiej. Każdy może mieć swojego własnego reprezentanta. Każda grupa społeczna może czuć się uwzględniona. Jest to cenne. Monopol polityczny to zawsze wielkie ryzyko dla praworządności i próba dla obywateli. Niektórzy jednak nie rozumieją tego, że w ten sposób powinien funkcjonować świat. Uważają, że dominacja jest dobra, ale tylko wtedy, kiedy to ich poglądy są tymi wiodącymi. W tych też głowach pojawiają się czasem najciekawsze pytania. Chociaż bawi mnie, muszę powiedzieć szczerze, że pan ekscentryczny, pan poseł Braun zgodził się wyjechać do eurokołchozu, o którym mówi regularnie na każdym posiedzeniu Sejmu. Więc szczęść mu Boże. Ważnego, panie poseł. Szczęść mu Boże, powiedział mu Boże. Minister Bartoszewski. Ja to powiem, co mówiłem przez całą tą kampanię. Ci, którzy pytają, po co krytycy tego, co robi Unia Europejska, chcą jechać do Europarlamentu, powinni zadać sami sobie pytanie, po co chcą tam wozić kolejne osoby, które popierają to wszystko, co robią instytucje unijne. To wy jesteście tam zbędni. Tam jest potrzebny głos kogoś, kto im powie, co myślą naprawdę na ten temat Polacy, ile to tutaj będzie kosztować, bo nikt tam nie ma świadomości. Idiotyczne pytanie? No, idiotyczne. Nie muszę już chyba nikomu tłumaczyć, że decyzje podejmowane we wspólnocie dotykają nas wszystkich. Jeżeli dostrzegamy, że ci, którzy
którzy w niej sprawują władzę, robią coś nie tak, to chyba znak, żeby coś tam zmienić, a nie napchać tam więcej tej trucizny. Bo 3 lata, pomijając wybory prezydenckie, 3 lata na to, żeby przekonać wyborców i wyborczynie, że warto na lewicę głosować, że lewica jest głosem, który przede wszystkim mówi własnym głosem, mówi głosem, który reprezentuje prawdziwą alternatywę, a nie negowanie wszystkiego jak Konfederacja, która ma pomysły, bo my te pomysły mamy i te pomysły prezentowaliśmy w tych wyborach. Mam jednak wrażenie, że mniejsze znaczenie miało to, kto z jakim programem szedł do wyborów, a większe scena polityczna, którą mamy tutaj w Polsce. I tutaj ewidentnie wynik zarówno lewicy, jak i trzeciej drogi wskazuje na to, że polaryzacja po prostu się nasila. I to jest zła wiadomość. To jest zła wiadomość oczywiście dla trzeciej drogi, to jest zła wiadomość dla lewicy, to jest zła wiadomość dla demokracji. A dla koalicji? Natomiast, jak to wpłynie na relacje między wami w rządzie? To zobaczymy. Ewidentnie ludzie zgłupieli, że przestali głosować na lewicę. Przecież to jest jedyne właściwe rozwiązanie. Nie ma chyba nic gorszego niż uderzanie w wyborców za swoją porażkę. Zamiast spojrzeć na siebie i zastanowić się, co zrobili nie tak, krytykują nas za to, że sprzeciwiliśmy się ich niewydolności. Niesamowite. A ci, zamiast postarać się coś zmienić, wejdą drugi raz w to samo bagno. I trzeci, i czwarty. I tak w kółko, aż im butów zabraknie. Przez ostatnie miesiące pokazali nam, że charakteryzują się głównie ignorancją. Co gorsza, ta apatia uderza głównie w Polaków. Bo przecież szacunek należy się wszystkim, ale muszą popierać nasze opinie i poglądy, a błędy wybaczać i zapominać. Co nie wydają konkretnych rozkazów. Dlaczego czytamy relacje, że mają oszczędzać amunicję nawet do strzelania ostrzegawczego? No dlatego, że taka jest presja z góry. Jak się robi ministrem sprawiedliwości Bodnara, który zwalczał, jeszcze nie będąc ministrem sprawiedliwości, funkcjonariuszy i strażników w ich działaniach, jak się robi koalicję z lewicą, która by najchętniej wszystkich tu wpuściła, zamiast cofać ich na właściwą stronę granicy, bo to jest to, co ale pani powiedziała, że nie wolno cofać na właściwą stronę granicy, to w ten sposób się kończy. Wracają, nie potraficie kupić gazów, nie potraficie dać tym ludziom strzelb gładkolufowych. Ci ludzie jeżeli nie chcecie, na Białoruś nie pojadą z powrotem jest, do Mińska i nie przejdą do gładkolufowe na rolników. Do jeszcze raz zadam pytanie. To jest mieliście strzelby gładkolufowe na rolników pod Sejmem, a nie macie na nielegalnych imigrantów na granicy. Czy jest pani w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Jak to jest, że macie wozy opancerzone żandarmerii wojskowej, które stoją nieużywane, a na granicy wysyłacie ludzi? Jak zabierali rannego żołnierza, to się tarczami nad głowami musieli zasłaniać. Chyba wszyscy wiemy, o czym pan Bosak opowiada. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie dopadła nas amnezja na to, co miało miejsce podczas protestów rolników. Pozwalali na to, byśmy się kłócili, by dochodziło do zamieszek, ale na granicy jest to już niedopuszczalne. Mimo tego, że rolnicy nie stanowili dla nas zagrożenia. Oni walczyli za nas. A za kogo walczą ci żołnierze? Czemu stajemy na przekór samym sobie? Nielegalną migrację. Ja chcę, i to jest istota żeby paktu Polska migracji była i azylu. Bezpieczna i żeby Polska mogła w sposób odpowiedzialny reagować na wasz takie kryzysy. Wasz frazes kłamliwy. Tymczasem to, co teraz obserwujemy, wasz kłamliwy frazes robienie dokładnie to, tego, na czym zależy Łukaszence i Putinowi. Dokładnie panie tego. Redaktorze, dokładnie tego, bo mamy osobę, jedna osoba, przypomnę, przekracza granicę polsko-białoruską po kilkadziesiąt razy. Co to znaczy dla naszej Straży Granicznej? Co to znaczy dla naszych żołnierzy, o których pan tak dba? Że oni regularnie są poddawani presji. Regularnie. I ci ludzie, jeszcze raz powtórzę, wracają na Białoruś, gdzie nie będą wpuszczeni z powrotem do Mińska. Nie wrócą sobie samolotem do domu, tylko będą przerzuceni przez te służby białoruskie nie z powrotem będą, na Polskę. Proszę państwa, proszę państwa. Presja na imigrantach? Może to o nich powinniśmy się zacząć martwić. A może zacznijmy zbroić Białorusi? Co obchodzi nas to, jak czują się ludzie, którzy szarżują na Polaków i bez żadnego precedensu odbierają im życia? I my się martwimy o to, czy na nich nie leży żadna presja? Może zapytajmy ich o to przy filiżance herbaty? Czy zróbmy z nimi pogawędkę o uczuciach? A nasi ludzie niech w tym czasie modlą się na granicy o to, że żadna dzida nie przeszyje znienacka ich ciała. Bo na nich już żadna presja nie leży, prawda? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema!